Najpierw niezwykłe światła w kilku miejscach ziemskiego globu naruszyły szary rytm codzienności. Potem odezwały się dźwiękowe sygnały. Aż wreszcie nad diabelską górą zawisł gigantyczny dysk przybyszów. Byli maleńcy, zieleni, ale do ludzi wyciągnęli ręce bez broni. To kulminacyjne sceny z filmu Bliskie spotkania trzeciego rodzaju. Nasze Słońce wraz z rodziną planet jest tylko bardzo zwyczajną gwiazdą w bardzo zwyczajnej galaktyce. Jedną z setek miliardów gwiazd tworzących kosmiczny dysk o niewyobrażalnych rozmiarach. Jeden z setek miliardów podobnych dysków, podobnych galaktyk dryfujących w bezdennym kosmosie. Czy możliwe, byśmy w tym ogromie byli tak przeraźliwie samotni, by nigdzie indziej nie zrodziła się cywilizacja jak nasza, owładnięta manią kontaktu? Od kilkudziesięciu lat ażurowe uszy ziemskich radioteleskopów kierują się w niebo, nasłuchują. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Lecz przyrządy rejestrują tylko jednostajny, wytwarzany martwą materią, kosmiczny szum. Kosmos milczy. Podaj cegłę. Cegła jest, ale ich nie ma. Są. Nie ma. Są. Nie ma, bo jakby byli, to by już tu byli. Ale nie sprzeczaj się. Są. Czego? Jednym. No, sprawie dowodów może być to. To jest początek słynnej matematycznej formuły nie mniej słynnego profesora Francisa Drake'a, dyrektora największego na świecie radio obserwatorium, prawda, w Arecibo pod Puerto Rico, który stwierdził, że ilość kosmicznych technicznych cywilizacji, poza Ziemią oczywiście, można obliczyć. Zależy to od ilości gwiazd, które co roku rodzą się w naszej galaktyce, od prawdopodobieństwa, że te gwiazdy powstają razem z układem planetarnym, prawda? No także od ilości planet, na których warunki są takie, że może rozwinąć się życie. No i jeszcze i dalej. Ile ich jest konkretnie? No ile ich jest, to nie to wiem, ale nie wiadomo, są. Ale są bezwzględnie, są. Bo po prostu to jest to szaleństwo ubierania wszystkiego w matematyczną formułę. Jeśli się ubrało w matematykę, to znaczy, że jest prawdziwe. A nie? Wiesz, że, oczywiście, że nie. Czy wiesz, że Isaac Newton, skądinąd wielki fizyk, który wprowadził matematyczny przewrót w fizyce, obliczył również w sposób matematyczny, ile diabłów mieści się na ostrzu szpilki. Dobre? No nie. Dobre, tak, są. Dobre, ale po pierwsze był to wiek odpowiedni, prawda? Gdzie w diabły wierzono, a po drugie nie widzę związku z problemem kosmicznych cywilizacji. Widzisz, ich istnienie jest jak gdyby uzasadnione naukowo, z tego względu, że ich istnienia wymaga pewna generalna reguła, generalne prawo przyrody, które nigdy nas dotąd nie zawiodło, tak zwana zasada kosmologiczna, która mówi, że wszechświat nie może mieć miejsc wyjątkowych, że jeśli znajdziesz się w jakimś miejscu, to otoczenie musi być takie samo, no jak u nas chociażby, w związku z tym, jeśli pojawia się gdziekolwiek jakaś nowa gwiazda, to pojawić się może w dowolnym miejscu. Jeśli pojawiły się planety, to prawdopodobnie rodzą się także gdzie indziej. Jeśli na tych planetach pojawiło się życie... To... Kuleczka o średnicy przeszło 12 tysięcy kilometrów. Jedyny znany dotąd przypadek obiektu, na którym przekroczony został próg między materią żywą i martwą. Bo życie jest nie do pomyślenia bez planet, a planety. Dziś uważamy, że działo się to tak. Kilka miliardów lat temu grawitacja zamieszała w obłoku międzygwiezdnego gazu. Zrodziły się centra kondensacji. Jednocześnie te wielkie centralne gwiazdowe i te małe planetarne. Małe stygły szybciej, wytwarzając twardą powierzchnię. Taki proces nie może zachodzić w młodziutkiej galaktyce. Brak tam jest ciężkich pierwiastków. Krzemu, żelaza, węgla.
Przedtem musiały się one zrodzić w atomowych kotłach najwcześniejszych gwiazd i wydostać w przestrzeń ich śmiertelnej eksplozji. A kiedy już wybuchł dulec, grawitacja zrobiła resztę. Ciężkie pierwiastki promieniotwórcze rozpaliły kulę od środka. A w pewnym krytycznym momencie w skondensowanym gazie centralnej gwiazdy ciśnienie i temperatura przekroczyły próg atomowego zapłonu. Wybuch wymiótł z układu resztę niepotrzebnego już śmiecia i zostało to co dziś. Centralna lampa i stygnące twarde powierzchnie planet, miejsce do ewolucji życia. Główny problem z tą elegancką teorią polega na tym, że znamy tylko jeden układ, który mógł powstać w ten sposób. Nasz własny. A Słońce wcale nie jest typową gwiazdą. Przeszło 90% gwiazd naszej galaktyki nie występuje samotnie. Związane jest w układy podwójne lub wielokrotne. Czy takie pary mogą mieć planetarnych towarzyszy? Teoria tu milczy, jedyną nadzieją można mieć w obserwacji. A to jak na razie jest zadaniem ponad siły dla dzisiejszych teleskopów. Z trudnością przecież dostrzegają ostatnią planetę naszego własnego układu. Zadowoliłby nas nawet dowód pośredni. Specjalne teleskopy o długich, ogniskowych są w stanie wykryć minimalne zaburzenia w ruchu gwiazd. Takie, jakie wywołać może choćby towarzysząca gwieździe planeta. Każdemu nowemu zdjęciu towarzyszy nadzieja, że porównywanie ze zdjęciem sprzed roku wykaże choćby maleńkie odchylenie położenia. Ale na razie fiasko. Żadna z poddanych inwigilacji gwiazd nie ujawniła zaburzeń swego ruchu. Zwątpiono już w dokładność techniki fotograficznej. Teleskopy uzbrojone zostały w elektroniczne detektory światła. Liczniki fotonów zastąpiły emulsje. Komputerowa analiza obrazu dodatkowo zwielokrotniła czułość pomiarów. I w taki sposób obmacano już kilkaset najbliższych nam gwiazd. I co? I nic? Ludzie zawodowo zajmujący się badaniem nieba zaczynają nabierać przekonania, że planety nie są w kosmosie zjawiskiem zbyt częstym. Zdrowy rozsądek nie pozwala jednak uznać naszego własnego układu za konstrukcję unikalną. Wygląda na to, że na razie jesteśmy po prostu zbyt ślepi. No na razie, no chyba tak, bo wielkie nadzieje wiąże się tutaj z teleskopami orbitalnymi, które będą dostrzegały dużo więcej szczegółów. Ale tak, matematycznie biorąc ocenia się mniej więcej dziś w ten sposób, że liczba powstających co roku galaktyk, gwiazd w naszej galaktyce, no gdzieś około 8-10, prawdopodobieństwo, że te gwiazdy zrodziły się wraz z układem planetarnym, no jest mniej więcej takie, to znaczy co piąta nie jest samotna. A prawdopodobieństwo, że w tym powstającym układzie planetarnym niektóre planety znajdują się w strefie nadającej się do narodzin życia, no mniej więcej na tyle. Wbrew pozorom wcale nie są to małe liczby. Małe może i nie są, ale równocześnie i rzecz polega na tym, że jak na razie przyrządami nie udało się stwierdzić, by te nowe gwiazdy powstawały. Nikt nowych gwiazd przyrządami nie zaobserwował. No ale wiesz, to tę liczbę bierze się chociażby stąd, że wiemy, ile jest mniej więcej gwiazd w naszej galaktyce, ile życia, prawda, ta galaktyka ma ze sobą, dzieli się jedno przez drugie i mniej więcej widać, ile na rok. Mniej więcej taka hipoteza 6:9, a równocześnie można powiedzieć, że również przyrządami, bo tylko eksperyment jest tutaj dostatecznym dowodem, nie zaobserwowano, aby nawet wokół tych gwiazd, jeśli takowe powstały, były układy planetarne. Słuchaj, 100 lat temu to myśmy przyrządami nie umieli nawet stwierdzić istnienia wszystkich planet w naszym układzie planetarnym. Jest to wyłącznie kwestia techniczna. Wszyscy są o tym przekonani.
Planety muszą być. No więc właśnie, ciekawe, czy w dowodach naukowych dopuszcza się dowód pod tytułem muszą być. Natomiast jeśli byśmy się już mieli tej wspaniałej formuły matematycznej trzymać, to trzeba by też mieć świadomość, że ona nie jest wcale taka prosta, ta formuła Drake'a. Tu brakuje jeszcze jednej kostki. Mianowicie brakuje prawdopodobieństwa tego, czego właśnie poszukujemy. FL, prawdopodobieństwa powstania życia. I wzór się niesłychanie komplikuje i staje się jeszcze mniej bardziej wątpliwe, czy oni są. 200 milionów kilometrów od Słońca, czwarta z kolei, Mars. Kosmiczne sondy przesłały stąd na Ziemię obrazy zamrożonej pustyni. Kiedyś był cieplejszy, ale umarł, ponieważ jest planetą zbyt małą, by utrzymać własną atmosferę. Wraz z nią utracił ciepło. Na powierzchni nie stwierdzono nawet obecności mikroorganizmów. 100 milionów kilometrów od Słońca. Wenus. Cieplna pułapka. Bliskość Słońca spowodowała tu wyparowanie do atmosfery całej wody. Atmosfera zgrubiała, co uczyniło planetę jeszcze gorętszą. Błędne koło. Życia brak. Tylko tu wszystko jest jak trzeba. Odpowiednie rozmiary, odpowiednie miejsce. Nawet szczęśliwy zbieg okoliczności w postaci Towarzystwa Wielkiego Satelity. Nowiutkie teorie twierdzą, że to właśnie Księżyc stabilizuje obroty ziemskiego globu, przeciwdziałając grozie długich lodowcowych okresów. I pytanie, czy wystarczy znaleźć drugie podobne miejsce w kosmosie, by życie narodziło się także tam? Odpowiedź jest szokująca. Wygląda na to, że tak. Badane w laboratoriach szczątki meteorytów zawierają fragmenty węglowych związków organicznych, takich samych jak życie na Ziemi. Eksperyment posunął się jeszcze dalej. Rozdrobnione i zmieszane z wodą cząstki meteorytowej substancji poddano działaniu elektromagnetycznych wyładowań. Wynik przerósł oczekiwania. Powstawały związki organiczne o coraz bardziej skomplikowanej budowie, nawet fragmenty białek. Nawet cząstki nośnika życiowej informacji, kwasu DNA. Wygląda na to, że życie nie jest wynikiem fantastycznego zbiegu okoliczności, że z góry zaklęte jest w prawach chemicznych przemian, że potrzebuje tylko szansy. Nawet gdyby się zgodzić, że takie życie powstanie, cywilizacja żyjąca, to jeszcze by trzeba ocenić prawdopodobieństwo, że to będzie cywilizacja inteligentna. No i że w ogóle z tej inteligencji narodzi się cywilizacja techniczna, bo przecież tylko taka jest zdolna do kontaktu. No właśnie, i nagle mamy 3, 6, 7 składników, z którego prawie żadnego nie potrafimy precyzyjnie ocenić i co? Ale to zaraz, my potrzebujemy tej precyzji, my potrzebujemy tylko pewności, że to się da określić jakąś liczbą. A zauważ to, co się dzieje w laboratoriach biologów i ludzi, którzy zajmują się, no powiedzmy, filozofią biologii we wszechświecie. Oni twierdzą, że gdyby na Ziemi nie powstały ssaki, prawda, z których narodził się w efekcie człowiek rozwijający swoją techniczną cywilizację, to prawa natury są takie, że gady doszłyby do takiego poziomu. Potrzebny jest tylko odpowiedni czas. Po prostu to jest zakodowane w chemii i w biologii, która z tej chemii wynika, że jeśli już są te odpowiednie warunki, musi powstać życie. Jeśli powstanie, ewolucja nakazuje, by narodziły się mózgi. Jeśli narodzą się mózgi, dalsza część ewolucji nakazuje, by powstała systemy cywilizacyjne, potem tak, technologiczne i tak dalej. Dalsza część ewolucji mówi o czasie i tu właśnie w tej całej formule, jeżeli byśmy się już mieli przy niej upierać, brakuje, o właśnie, brakuje tego czynnika czasu, oceny, ile ta cywilizacja będzie trwała. Teraz jest gotowe. Cywilizacje techniczne. Nie wiemy, ile ich jest, ale jednak uważamy, że są. Że gdzieś w nieskończonym kosmosie ciągle rodzą się, przeżywają okresy rozkwitu i umierają. I pytanie, gdzie ich szukać? Jak to możliwe, że ani jedna z nich nie zostawiła wyraźnego, bezdyskusyjnego znaku własnej egzystencji? I dlaczego umierają?
Ziemskie komputery, nafaszerowane ziemskimi programami, rysują nawet drogi ekspansji cywilizacji w galaktykę. Obliczają, że wystarczy kilka milionów lat, by rozprzestrzenić się na cały galaktyczny obszar. To właśnie jeden z wariantów takich obliczeń. Taka chyba powinna być naturalna kolej rzeczy, a przecież tak nie jest. Wszechświat liczy przecież co najmniej kilkanaście miliardów lat. Gdyby gdzieś zrodziła się kula kolonizacji, choć jedna, powinna także ogarnąć nas. Lub choćby tylko przestrzeń dostępną naszym obserwacjom. Możemy nie szukać, gdzie trzeba, a może nie szukamy właśnie tam. Kilku badaczy sądzi, że ślady obcych najszybciej znaleźlibyśmy tam, gdzie istnieją najłatwiej dostępne źródła surowców. W naszym układzie takim miejscem jest pas asteroidów. To fakt, że niektóre z tych ciał kosmicznych wyglądają podejrzanie, ale czy to mogą być obrazy odległych kolonii supercywilizacji? Poza tym brakuje tu jeszcze czegoś. Cywilizacja techniczna buduje maszyny. Inteligentne maszyny, które dokonują eksploracji za nią. To one właśnie powinny penetrować galaktykę. I spotkanie z takimi urządzeniami powinno być najłatwiejsze, a przecież nie miało miejsca ani razu. Gdyby maszyny takie istniały, musielibyśmy się z nimi zetknąć. Musiałyby gdzieś zostawić ślad. Przecież nawet my, cywilizacyjne oseski, umiemy już tak zaćmiecać kosmos. A może za dużo wymagamy? Aby wyprodukować nas na Ziemi, musiał zajść ciąg zdarzeń trwający prawie trzecią część życia Wszechświata. Może cywilizacji w stanie ekspansji w naszej galaktyce jeszcze nie ma. Dziś coraz większa liczba badaczy twierdzi, że model kolonizacyjny jest po prostu fałszywy, że nie tego trzeba szukać. Potęgę cywilizacji określić można ilością konsumowanej przez nią energii, a to nie pozostaje bez śladu. Dzięki nadajnikom telewizyjnym Ziemia wysyła dziś w przestrzeń w zakresie fal metrowych tyle samo energii, co nasze Słońce. A więc nasłuch. Gigantyczny radioteleskop w Ohio przez 7 lat bez przerwy prowadził specjalnie pomyślany nasłuch. Odbierał jednocześnie 50 różnych częstotliwości w okolicach naturalnych pasm emisyjnych wodoru. Takie sygnały najłatwiej rozchodzą się w niezupełnie przecież pustych przestrzeniach międzygwiezdnych. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komputery obserwatorium zapisywały dźwięki kosmosu. I wszystko, co słyszały, było tylko bezładnie zmieniającym się szumem. Tylko raz podczas sprawdzania komputerowych notatek natrafiono na coś niezwykłego. Ponad jedynkami, dwójkami i trójkami podstawowego szumu pojawił się sygnał tak silny, że komputerowi nie starczyło cyfr i musiał użyć liter alfabetu. Nie tylko moc była tu zastanawiająca. Analizując widmo sygnału, można było dojść do wniosku, że jest on modulowany, że jest jakby fragmentem sensownej, inteligentnej transmisji. Miał tylko jedną wadę. Nie powtórzył się nigdy więcej. Doprawdy jest coś głęboko zasmucającego w milczeniu gwiazd, tak bezwzględnym, że jakby wiecznym. Właśnie, kosmos niestety milczy i dlatego słowa użyte w tytule programu Silencium Universi, właśnie milczenie kosmosu, są niestety prawdą. Równie przekonywający dowód można by wywieźć na tej zasadzie, że gdyby oni byli, gdyby istniały te cywilizacje, byłyby one na pewno zdolne do nawiązania kontaktu bądź wysłania nieprzypadkowego zbioru liczb czy liter, a uporządkowanego sygnału informacyjnego. A wiesz, może my po prostu nie umiemy jeszcze słuchać, no albo może słuchamy nie z tego kierunku, w którym powinniśmy, przecież zauważyć, że to wszystko jest jeszcze szalenie przypadkowe, ale w porządku. Ja widzę, że ty jesteś nastawiony szalenie pesymistycznie do sprawy. Nie, realistycznie. Proszę tak. Bardzo, minuta dla realisty. Ty sądzisz, że ten wzór jak powinien wyglądać? Po pierwsze, patrząc na ten wzór, można powiedzieć jedno, że
te wszystkie jego elementy składowe to są po prostu ułamki. Z matematyki skądinąd wiadomo, że iloczyn ułamków nie może być większy od jego najmniejszej składowej części. W najlepszym przypadku wobec tego ta ilość cywilizacji określana tutaj literką N będzie wynosiła 1, a 1 to my. I to jest prawda. W tym sensie formuła Drake'a jest prawdziwa. Wiesz, gdyby wszyscy byli takimi pesymistami, no nie robiono by tych potężnych programów typu SETI czy CETI, prawda, bo jedno jest... A może one są robione po to, bo my się chcemy przekonać, że jesteśmy jednak sami, a nie znaleźć innych partnerów. Na szczęście partnerów. Zdecydowana większość badaczy nieba i biologów, którzy zajmują się sprawami także pozaziemskimi, twierdzi, że ten wzór, kiedy już się przeanalizuje wszystko, co trzeba, można uprościć do takiej postaci, że N będzie równe 1/10 czasu życia cywilizacji technicznej. To znaczy, że jeśli cywilizacja techniczna, jeśli czas życia można ocenić mniej więcej, powiedzmy, na 100 milionów lat, no to jest optymistycznie, no. Wiesz, były nawet takie pomysły, że prawda, że te gwiazdy supernowe, które od czasu do czasu obserwujemy, to są po prostu ślady cywilizacji technicznych, które osiągnęły poziom rozbicia atomu, prawda, i to jest ich sygnał ostatni i tak się to kończy, ale oczywiście tego przypadku nie przyjmujemy do wiadomości. A więc z tego wszystkiego by wynikało, że w naszej galaktyce jest około 50 tysięcy cywilizacji technicznych na poziomie zdolnym do poziomu kontaktu. Jeśli wziąć pod uwagę przestrzeń zajmowaną przez naszą galaktykę, no to mamy już odpowiedź, że odległość, średnia odległość między cywilizacjami wynosi po prostu około 1000 lat świetlnych. I to jest między innymi powód, dla którego kontakt jest, no, jak na razie żaden. Odległość. Odległość. Ale przecież, słuchaj, każda z cywilizacji technicznych ma zakodowane to, co my mamy. Potrzebę kontaktu. I prędzej czy później musi, bo nawet my przecież wysyłamy już swoje wiadomości. Wystartował 22 marca 1972 roku. Ostatni z serii 10 międzyplanetarnych próbników o wspólnej nazwie Pioneer. 10 lat temu minął orbitę Saturna i pomknął dalej. Przestrzeń. Poza układ. Jeśli kiedyś gdzieś ktoś zdoła go chwycić, będzie miał szansę dowiedzieć się coś niecoś o istotach, które pchnęły tę maszynę w kosmos. Dwie dziwne postacie. Schemat ich planetarnego systemu. Położenie rodzinnej planety. A nawet mapka pozwalająca na lokalizację ich gwiazdy w stosunku do najbliższych jej pulsarów. Dwa statki typu Voyager, penetrujące zewnętrzne planety, niosły już dużo bardziej ambitny przekaz. Ta sama mapa pulsarowa i instrukcja. Jak otworzyć pudełko i jak odtworzyć zapis na długogrającej płycie umieszczonej wewnątrz. Cyfrową metodą zakodowano tam muzykę, głosy ludzi, a także 116 obrazów naszej planety i cywilizacji. Mr. Secretary General of the United Nations, I send greetings on behalf of the people of our planet. Mae laknia. Shalom. Hola y saludos a todos. Kawai huma. Здравствуйте, приветствую вас. Salutar la toată lumea. Bonjour tout le monde. Hello from the children of planet Earth. Oh, come on. Pełny zapis przesłania był oczywiście dużo wolniejszy i dużo bogatszy. Bite 2 godziny nagrania. Może ktoś kiedyś.
Może ktoś kiedyś usłyszy także króciutki komunikat stąd, z największego na Ziemi radioteleskopu w Arecibo, w pobliżu Puerto Rico. Tu właśnie w 1974 roku zdecydowano się przestawić maszynerię na nadawanie i pełną mocą anteny pchnąć w gwiazdy wieść. W stronę skupiska 300 tysięcy gwiazd zwanego M13 w konstelacji Herkulesa. Może ktoś chwyci, może zrozumie i odezwie się odpowiedzią. Wystarczy poczekać 50 tysięcy lat, bo tyle czasu potrzebuje sygnał na drogę tam i z powrotem. Zakodowany radiowo komunikat trwał 3 minuty. Powtórzono go kilkadziesiąt razy. Była to forma cyfrowego rysunku zawierającego informacje o nas, o szczegółach naszej biologii i antenie służącej jako nadajnik. Może ktoś kiedyś. Było nie było, listy dostaje tylko ten, kto ma dość charakteru, by samemu je wysłać. Na statku kosmicznym Pionier 10 poleciała taka plakietka, która w syntetycznej jakby formie ujmowała przesłanie o naszej cywilizacji do innych i co i nic. A no, to jest grawerowane, prawda? Można by błyskiem spróbować znaleźć całą informację. A z kolei znaleziono na powierzchni naszej planety słynny dysk Sfajstos, którego do dzisiaj nie rozumiemy, chociaż cywilizacja, która go stworzyła, odeszła już dawno w mroki zapomnienia, 3, a może 7 tysięcy lat temu. Skoro nie umiemy odtworzyć, zrozumieć przekazów, które leżą niejako pod naszymi rękami, to co tu mówić o wysyłaniu listów w przestrzeń kosmiczną i zdobywaniu informacji stamtąd? To po prostu śmieszne i mało poważne. Stary, ja bardzo lubię z tobą pogadać, ale nie wtedy, kiedy sceptycyzm zaślepia cię do końca. Ja myślę, że dla takich jak ty, Stanisław Lem, swoim Summa Technologia, analizując problem cywilizacji kosmicznych, napisał na końcu: wydaje mi się, że trudno być w drugiej połowie XX wieku pełnym człowiekiem, jeśli się nie pomyśli chociaż czasem o owej dotąd nieznanej wspólnocie rozumnych, do której ponoć należymy. Fantasta pisze do fanatyków fantastyki. Jeszcze się i nie tyle. Da po prostu.